10 lat to nie tak dużo, to może tylko malutki fragment naszego życia, ale dla takiej organizacji jak nasza to szmat czasu. To ogrom pracy, która została wykonana przez kilkadziesiąt osób, to wiele sukcesów, ale również jak w życiu, dużo porażek. Dzisiaj chcielibyśmy podsumować ten miniony okres i opowiedzieć o planach na przyszłość. Pamiętam, jak zimą 2007 roku dowiedziałem się o tej idei LIDER, o jego celach i finansowaniu. Brzmiało to wspaniale i dlatego od razu, można powiedzieć, zapaliłem się na ten pomysł. Opowiadali mi tutaj o tym obecny na sali Robert Żyliński i nieobecny Bogdan Budzisz. A przyprowadził ich obecny też tutaj na sali poseł obecny Mieczysław Baszko. Choć opowiadali kolorowo, to później życie zweryfikowało to, bo okazało się, że żeby lidera wcielić w rzeczywistość, trzeba wykonać ogrom pracy, zaangażować bardzo wiele osób. Dużą rolę na początku istnienia naszego LGD odegrał ówczesny burmistrz, pan Stanisław Małachwiej, który dzięki swojemu zaangażowaniu namówił inne, pozostałe samorządy, pozostałe 4 samorządy do tego, żeby weszły w skład lokalnej grupy działania Szlak Tatarski. I tak się stało, bo bez tych samorządów lokalna grupa działania w żadnym miejscu nie może istnieć. I myślę, że w 2018 roku zobaczymy wszyscy, jak dzięki tym środkom nasze małe ojczyzny się rozwijają. Powstaną pierwsze kilometry dróg wybudowane za środki Szlaku Tatarskiego, powstaną nowe miejsca pracy, pierwsze obiekty z zakresu infrastruktury turystycznej i sportowej. Będą też podpisane umowy z zakresu świadczeń pomocy społecznej. Z tego miejsca nie sposób podziękować wszystkim osobom, które były i są bardzo zaangażowane w nasz projekt. Zarządowi, który się przez te lata zmieniał, Radzie Oceniającej Wnioski, Komisji Rewizyjnej, wszystkim członkom i sympatykom. Za chwilę tym wszystkim Państwu wręczymy pamiątkowe statuetki i dyplomy. Ale jest kilka osób, którym nie możemy osobiście podziękować, a wnieśli olbrzymi wkład w rozwój naszego stowarzyszenia. Byli to wspaniali ludzie, którzy pełnili funkcję wiceprezesa. Był to pan Józef Konopacki i pan Jerzy Maliszewski, którzy odeszli, pozostawili po sobie bardzo dużą pustkę. Był to pan dr Marian Rozmysłowicz i Wiesio Prokorym, którzy zawsze służyli dobrą radą, motywowali do działania i dodawali otuchy. Bardzo ich brakuje. Szanowni Państwo, dziś po tych 10 latach, kiedy mieliśmy lepsze i gorsze chwile, to śmiało możemy powiedzieć, że było warto i możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty, której efekty już dziś możemy obserwować w niemal każdej dziedzinie życia na obszarze lokalnej grupy działania Szlak Tatarski. Mamy jeszcze więcej planów i dużo chęci, aby je realizować. Jesteśmy otwarci na każdą współpracę i mam nadzieję, iż z Państwem, jako naszymi przyjaciółmi, będziemy mogli nadal budować nasze małe ojczyzny. Bardzo dziękuję za uwagę.